Słyszałeś? Co to? No, po stronie cmentarza. Znowu się jak ktoś wyszedł. Przyjdź po mnie. Jesteś więźniem tego miejsca? Gdzie jesteś? My jesteśmy na ziemi. A ty gdzie jesteś? Ale mnie ryje. Kościół. Jeszcze to drzewo tam w ogóle. Dlaczego? Siema, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was takie specyficzne miejsce. Jesteśmy, no, u siebie w sumie, w Raciborzu jesteśmy. Ogólnie mało osób o tym wie, co tutaj się wydarzyło, co tutaj miało miejsce na tej górce, na tym wzgórzu. Mimo że tutaj też okoliczni mieszkańcy o tym nawet nie wiedzą. W XVII wieku dochodziło tutaj do egzekucji. Palili tutaj czarownice. Głównie właśnie poprzez spalenie takie egzekucje tutaj robili. Z tego co wiem, spalono tutaj 16 osób. Głównie to był rok 1667. No i przyszliśmy tutaj, żeby sprawdzić to miejsce, czy jakaś energia nadal tutaj występuje. Bo historia naprawdę jest dość ciekawa. Wiadomo, ludzie kiedyś byli bardziej zacofani. Oni takich ludzi, którzy grzeszyli, którzy mieli jakieś choroby psychiczne, oni po prostu uważali z góry za nawiedzonych, opętanych, albo jakichś czarowników. Dobra, no nie przedłużając, no sprawdziłem to miejsce, czy tutaj kryje się jeszcze jakaś energia i zapraszam was do oglądania. Jesteśmy na tej górce, patrz. Ja wiem, że jesteśmy w mieście, ale patrzcie na to. K2 zaraz zaczęła reagować. Żeby może nie było. Tu coś związane z tym, nie? A właśnie, tutaj dobra. Tam maszyny dobra, ma dobra, różne. Dobra. Wiecie co? Zrobimy tak, że. No nie. Patrz tu. Nie, wiecie co? Może K2 wykluczymy, bo ja zapomniałem, że tutaj mamy laboratorium sejsmologiczne, czyli badają tutaj trzęsienia ziemi, tutaj czy jakieś wstrząsy są, więc tutaj te maszyny, one mogą jakoś zakłócać nam pracę. Bo to ogólnie się wydarzyło tutaj przed tym kościołem. Kuba, możesz pokazać, ten kościół pewnie będzie widoczny. Jest to kościół Matki Bożej tutaj w Raciborzu. Ten kościół, on tutaj już był w XVII wieku. I jak możecie sobie wyobrazić, wokół były same pola. Tutaj nie było budynków, tutaj nic nie było, tutaj były same pola. Miasto się kończyło daleko stąd, dlatego postanowiono, że te egzekucje będą odprawiane tutaj, bo było to z dala od takiego głównego centrum miasta. No a teraz już tak miasto się rozrosło, że tutaj również mamy bloki. Dobra, idziemy. Dobra, tutaj K2 odpaliłem, widzisz, tutaj już nie ma tej reakcji. Dobra. Ogólnie jakiś czas temu jeszcze nie było tutaj tych schodów, to zostało wybudowane, bo niedaleko tutaj na górce mamy też cmentarz. Więc to tak zostało wybudowane, żeby ludzie mieli ułatwiony dostęp. Na razie tak przejdziemy z K2 tą ścieżką, nie? No chyba, że tutaj na dół pójdziemy, nie? To jest tak ciemniej i tutaj w sumie to jest przed kościołem. Czy jest tutaj ktoś ze mną? Zrobimy sesję zwykłą EVP. Trochę nam ta ulica będzie tam przeszkadzała, ta droga w oddali, ale już trudno. Jeżeli ktoś tutaj jest z nami i mnie słyszy, widzi nas, rozumie nas, to proszę, skontaktuj się z nami, powiedz coś do nas. Jeżeli ktoś tutaj jest z nami i mnie słyszy, widzi nas, rozumie nas, to proszę, skontaktuj się z nami, powiedz coś do nas. Te świerszcze, nie? Wiemy, że w tym miejscu dochodziło do egzekucji. Być może wielu z was
zostało tutaj niesłusznie skazanych, a tak zapewne było, jak mogę się domyślić. Czy czujecie z tego powodu jakiś żal albo złość? Ta lampa mnie oślepia. Jeżeli się ktokolwiek... Dobra. To co nam pozostaje? Odpalić kurde ghostboxa, znaczy ghostboxa, co ja mówię? Ghostuba. No tak. Bo nic nie usłyszałem, może jeszcze później zrobimy tę sesję, ale dobra. Jeżeli słyszysz mnie, albo widzisz, odezwij się do mnie. Powiedz coś, a usłyszymy ciebie. Wsparcie. Prawda. Zaczyna się. Potrzebujesz wsparcia? Dlaczego tu jestem? Ło. Czy mnie słyszysz albo widzisz? Czy możesz potwierdzić? Ale grubo. Być może zmarłeś albo zmarłaś nagle i dlatego nie potrafisz stąd odejść. Był to dla ciebie szok. To było grube, nie? Zerkać. Muszę iść. Zostań z nami, porozmawiaj, nie mamy złych zamiarów. Nie obawiaj się nas. Smutuje się, jak ktoś wyszedł. Przyjdź po mnie. Ej, to jest grube, nie? Takie pełne słowa. Dokąd mamy przyjść po ciebie? Czy mógłbyś, albo mogłabyś nam wskazać drogę? Grubo się dzieje, nie? Pełne słowa ciągle padają. Słyszałeś? Co to? No, po stronie cmentarza. Tak jakby ktoś strzelał fajerwerki czy coś, ale to od strony cmentarza dobiega, więc to nie jest możliwe. To nie są fajerwerki, to jakby ktoś w coś uderzał. Zosia. Zosia, czekaj, co ja powiedziałem? Czyli miałaś na imię Zosia, tak? Miło mi, ja jestem Dawid. Powiedz mi, co robisz w tym miejscu? Czy zostałaś tutaj skazana? Może to była właśnie jedna z tych osób. Ale Zosia taki trochę współczesny, nie? Nie wiem. Nie, żonaty. Nie została skazana. Znaczy... Czyli co tutaj robisz, jeżeli nie zostałaś tutaj stracona w egzekucji? O kurde. Co to pies jest? Co to tam biegło? Nie wiem, czy to jest pies. Na tym też nic nie widać w sumie. Jest ślepy, nie? Nie wiem, co to jest. Pies albo kot tam był, tylko go nie widać, był, nie? To nie było tutaj nic. Ale ryje mnie. To twojegoś pewnie. Chodźcie tu kawałek. Bo ja nie wiem, czy ktoś tutaj nie idzie. Chyba ktoś tutaj z psem. Pies myślałem, jak wysiadł z psem coś. Ale nie no, gdzie ten pies tam do góry poleciał? Nie widzę człowieka. To się... Albo to duch z psem wyszedł na spacer. Dobra, nie robię sobie żartów. Ale grubo się tu dzieje, nie? No. Takie miejsce, no ale ja tą historię też o niej się niedawno dowiedziałem, nie? Więc postanowiłem sprawdzić to. Bo jednak jakaś energia tutaj może zostać po tych osobach. I faktycznie mamy odpowiedzi. Patrz, ucichło, nie? Zobaczyliśmy psa chyba. No. I ucichło. Ten pies jakby tak, nie wiem, znikąd się pojawił. Nie wiem, czy to pies, czy kot był. No bo nikogo to nie Ale widzę. To taki bezpański raczej, no nie wiem. Zosia, czy jesteś tu nadal? Proszę, porozmawiaj jeszcze z nami. Bawić się. Więzień.
Chcesz się z nami pobawić? Jesteś więźniem tego miejsca? Gdzie jesteś? Gdzie czy nie jesteś? Co ja mam powiedzieć? No ja nie wiem, gdzie jest. Znaczy, ja wiem, gdzie jestem, ale... My jesteśmy na ziemi. A ty gdzie jesteś? Ale mnie ryje. Kościół. Patrz, kościół, no, tu jest, Bóg. Jesteś w kościele? Jakie rycie, nie? Skąd to nagle... O co chodzi z kościołem? Półka. No to już takie. Wiesz co, ryje mnie to. Wiesz, że... Ciebie zaczynasz, jakby ktoś tam sprzęgał. Ja po tym miejscu się w ogóle... Tutaj jest coś. Co to? Tu. Czorak. Właśnie nie wiem. Wiesz, my jesteśmy tu niby... Znaczy centrum, no to nie jest tak centrum, ale... W mieście, a jednak jest tutaj mega klimat. Jest takie trochę odosobnione to miejsce. I faktycznie wygląda tak. No choćby tutaj miało jakieś egzekucje kiedyś być odprawiane. No kiedyś tu był sam kościół i pola. Powiedz nam, co robisz w tym miejscu? Albo co cię tutaj trzyma? Żal ciebie tutaj trzyma? A czego lub kogo żałujesz? Nie wiem, dziwnie się tu czuję, jeszcze to drzewo tam w ogóle. Dlaczego? Nie wiem, no powiedz mi, Kuba, no czym to tak odpowiada? Tak dziwnie się tu czuję, dlaczego? Coś słyszę. No tam. Albo wiatr. Co? Albo wiatr, albo. No właśnie nie wiem. Znowu jakby ktoś łaził czy coś. Czy to ty chodzisz tutaj? Nikogo nie widać. Powiedz nam. Zły. Bo słyszymy coś, ale nie wiemy. Smycz. Smycz? Pies? Przecież pies ubiegł. O co chodzi ze smyczą? No bo zostaje tam jest pies. Ej, z kimś. Jakby się tam przeszedł potem czytać. Co, nie wiem, mnie tu ryje trochę. Ciekawe jak dalej tutaj podjedziemy. Tą ciemność. Czy jesteś obok nas? Znowu. No te uderzenia tam. I tu tak jakby ktoś w coś uderzył, w jakieś... To jest jakby... Deski czy coś? Znowu coś w tych krzaczorach. Czy jesteście ofiarami tych wydarzeń, które tutaj miało miejsce? Tych egzekucji? O które was? Ją. Jak ja mam to rozumieć? Ją. Nie wiem. Nieźle tu jest, fajny klimat, ci powiem. A wtedy jeszcze tego tu nie było, tych schodów, tych lamp. To był jeszcze lepszy no. Taki. Dobra, włączę na chwilę tego Voxa, zobaczymy najwyżej. A może teraz do nam coś powiesz? To dzwoni do... Chyba z radia było przebicie. No, z radio. Chcesz nam coś przekazać? Czy my mam głupie wrażenie, że ktoś tam właśnie, chodzi, ktoś za mną jest? Tam, gdzie są schody. Czy ty jesteś tutaj przy nas? Bo ciągle czujemy kogoś przy sobie. Czy to twoją obecność tutaj czujemy? Co się tutaj wydarzyło w tym miejscu, że tutaj jesteście? Wszystko. Wszystko.
Tak, zrozumiałem. Czyli co? Wiem, że doszło tutaj do egzekucji, dochodziło tutaj do przerażających zbrodni. Póki co ustalone mamy, że faktycznie są tutaj jakieś dusze. Niekoniecznie powiązane z tymi sytuacjami, które tutaj miały miejsce. Była jakaś Zosia, o ile dobrze pamiętam. A po pytaniu, czy jest ofiarą tutaj tych wydarzeń, które tutaj się rozgrywały, odpowiedź padła, że nie. Więc ta Zosia, no, o ile tak ma na imię faktycznie, jest tutaj z innego powodu. Dobra, jeszcze włączymy na chwilę... Ciągle mam wrażenie, że ktoś tam chodzi, nie? Jeszcze włączymy tego zwykłego Ghostuba, bo tam było o wiele więcej takich precyzyjnych odpowiedzi. No tam nie wejdziemy, bo tam takie haszcze są, że to wiecie, no... Tragedia. I to już ciekawostka, że w tamtych krzakach gdzieś kiedyś miał bezdomny miejscówkę, nie? Aha, to tak nie, to temu. Nie słyszałem. Ja wiem, bo to byłem jako za dzieciaka, nie? Dobra. Zaraz stąd pójdziemy, idziemy stąd zaraz. Chcielibyśmy jeszcze raz z tobą porozmawiać. Czy porozmawiasz z nami? Patrz, cisza. Jak wtedy było... Tyle tego, teraz cisza. Czy się nas obawiasz? Nie obawiaj się nas. Zaraz sobie pójdziemy. Przychodzimy w pokoju, chcemy tylko porozmawiać. Znajdź mnie. Znowu znajdź mnie. A padło już dzisiaj, znajdź mnie. Gdzie mam ciebie szukać? Powiedz mi. Daj jakieś wskazówki. Jeszcze jest taki wiatr. No jeszcze ten wiatr taki się zrobił. Czy jesteś przy nas? W tym momencie? No, faktycznie, taki wiatr. Dziwny, nie? Dziwny się zrobił wiatr. Zimny. Gdzie się ukrywasz? Ciągle się tam patrzy w tą górę. Mam wrażenie, że ktoś tam stoi i się nam przygląda, nie? Nie, no to mam chyba takie wrażenie przy tym, że... Dobra. My będziemy już kończyć. Czy na zakończenie chciałbyś, albo chciałbyś nam coś powiedzieć? Czyli nie. Dobra. Jeżeli tutaj jesteś, to proszę cię, pozostań tutaj, gdzie jesteś. Nie podążaj za nami. My sobie idziemy. No, odpowiedzi były, jak dla mnie, bardzo precyzyjne. Nawet powiązane z tym miejscem. Padło słowo kościół. Padło uwięziony. Może to wskazywać na to, że faktycznie nadal tutaj jest jakaś energia po tych wydarzeniach, które tutaj miały miejsce. Bo wydarzenia te rozgrywały się tutaj, faktycznie tutaj miały miejsce. W XVII wieku. Nawet wam podeślę, w linku będziecie mieli taką rozwinięcie tej całej historii. No, 16 osób tutaj stracono rzekomo za czary. A wiadomo, jacy ludzie wtedy byli zacofani, no. Ktoś tam przewinienia jakieś robił, jakieś grzeszył i zaraz go wiadomo. Jeżeli się wam ten materiał podobał, pamiętajcie, aby go ocenić, skomentować. I jeszcze co ja wam chciałem powiedzieć, no czekajcie na nowości, bo tak jak obiecałem, na kanale będzie się pojawiać więcej filmów. Być może i w ten wtorek wleci nowy film, także oczekujcie kolejnego materiału w tym tygodniu. A my lecimy już stąd i siema wam, na razie.